Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że dobrze, że pan poseł powiedział, że się odbywają rozmowy w jakimś zespole. Na Komisji Zdrowia, której jestem członkiem, i na Komisji Finansów Publicznych, której jestem wiceprzewodniczącą, to są dwie komisje, które decydują o podziale środków między innymi na ochronę zdrowia w zakresie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Proszę mi wierzyć, że przy przeznaczeniu dodatkowych środków jeszcze w ubiegłym roku pytałam, jak one będą trafiać. Czy one trafią do szpitali powiatowych, które mają największy problem? Nie potrafiono udzielić odpowiedzi. A zatem choćby trwały rozmowy, to żadna informacja rzetelna, która może służyć do konstruowania planu finansowego, która może służyć do przygotowania się do nowego kontraktu, nie była poza rozmowami, o których mówi pan poseł. Nie ma żadnej na ten temat na dzisiaj rzetelnej informacji. To po pierwsze. Po drugie, rosną kolejki w skali kraju, ale myślę, że i na Podkarpaciu. I nieprawdą jest, że finansowanie wynosi 5,3% PKB w stosunku kiedyś do 4,6%. Chcę powiedzieć i chcę, żeby wszyscy państwo wiedzieli, że ten sposób finansowania, tak jak algorytm dotyczący podziału pieniędzy na szpitale tego ryczałtu, jest ściśle określony, ale dotyczy on danych z 2 lat z przeszłości. A zatem, gdybyśmy odnosili te pieniądze w skali kraju do 2 lat z przeszłości, ten wskaźnik, to straciliśmy w 2019 roku 15 miliardów pieniędzy, które mogłoby pójść na finansowanie, i wtedy trzeba by było uzupełnić poza składkami. Dzisiaj to, o czym mówi pan poseł, to nie jest żadna nowość, to jest system, w którym my, Polacy, płacimy pieniądze jako składkę zdrowotną. I to jest identyczna część. Rząd zadeklarował poprzednio, ale niby deklaruje teraz, ale za tym nie idą pieniądze, że będą pieniądze. Z tego algorytmu również podziału pieniędzy wynika, że w roku 2020 taki sposób liczenia to będzie również o 15 miliardów złotych w tym funduszu. I gdyby było tak dobrze, to nie byłoby tych długów w szpitali. Gdyby te 30 miliardów złotych naszych pieniędzy zapłaconych w postaci składek, to my byśmy mogli mówić, że pieniędzy jest dość, ale wszystkie koszty związane z leczeniem rosły szybciej niż była dynamika wzrostu składek. Na niektóre rzeczy, albo inaczej, żeby przyszły takie pieniądze do szpitala w Mielcu albo do innych szpitali, to trzeba wycenić procedury. Ta procedura, czyli płacenie za świadczenie zdrowotne, w ostatnich 5 latach się niestety nie zmieniło. To, że kontrakt szpital ma większy, to musiał wykonać więcej procedur. Ale im więcej będzie ich wykonywał, to ma kłopot przy tym algorytmie, bo tu jest problem i tu potrzeba. Ja znam spotykania się dyrektorów szpitali powiatowych z ministrem, niestety z tego nie wynikło nic. Naprawdę wszystkich mielczan, państwa radnych miasta, powiatu i samorządowców, z tego nie wynikło nic. A zatem potrzeba trochę innego sposobu myślenia, tak żeby szpitale nie padały. Nie ma od 6 miesięcy ani drgnięcia w zakresie realizacji wyroku Trybunału, że państwo bierze na siebie. Państwo, tak jak powiedział, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, na siebie finansowanie świadczeń zagwarantowanych Polakom. Nie powiem. Rząd. A tutaj
pracy nie ma, chyba że się spotkaliście Państwo na zespole. I do tego momentu, czy to jest problem szpitala w Mielcu? Nie, bo chciałabym powiedzieć, że jeżeli widzę u Państwa, u nas, że taki tyle jest płace w stosunku do kontraktu, to to jest dobra sytuacja, inne szpitale mają zdecydowanie gorszą. Jeżeli mówimy jeszcze o jednej rzeczy, chcę powiedzieć, żebyście Państwo wiedzieli, to nie tylko szpitale powiatowe, ale wojewódzkie w trzecim poziomie referencyjnym też mają ogromny kłopot. Jak sobie z nim poradziły? No wzięły prawie 350 milionów pożyczki, podkarpackie szpitale jeszcze 150 wezmą, a kolejki są. Więc do momentu, proszę mi wierzyć, zabieram głos w tej sprawie często, żeby w tym zakresie coś zrobiono. Bo nie może być tak, że kiedyś dostawaliśmy z puli jako szpitale powiatowe 60%, a teraz dostajemy 40%. Że daje się najniższe wynagrodzenie, wzrasta prąd i inne rzeczy, a w tym zakresie nie ma podwyższenia świadczeń. I druga rzecz, jeszcze ostatnia rzecz. Kiedyś były znaczone pieniądze na podwyżki dla pracowników, tak zwane zembalowe. Teraz mają być podwyżki, nie ma pieniędzy. Niezabezpieczone są żadne, poza kontraktem, dodatkowe pieniądze. A zatem potrzeba jest pilnego rozmawiania. Ja naprawdę poprosiłabym, żeby Państwo się zaangażowali pomimo takiego wyjaśnienia. Jako szefowa podkarpackiego zespołu poselskiego chcę zrobić spotkanie z ministrem zdrowia i zaproszę Panie Starosto, przedstawicieli poszczególnych samorządów, tak abyśmy mogli z ministrem porozmawiać, żeby minister nam odpowiedział na najtrudniejsze pytania. I tak jak udało się w 2009 roku zmienić algorytm dla Podkarpacia, był minister Żelika, był minister Piewa na spotkaniu, o które poprosił. A potem w 2009 roku udało się zmienić algorytm, bo wtedy byśmy tracili przynajmniej 100 milionów złotych sam powiat Mielec. I do momentu, kiedy to jest najwyższy czas i mam nadzieję, że Państwo na wszystkich swoich organizacjach samorządowych związanych między rozmawiacie o tym, bo to jest problem 98% szpitali w Polsce. To nie jest incydentalnie problem jednego szpitala. A zatem do momentu, dokąd nie będzie się rozmawiać, a nie rozmawia się, to będziemy mieli taki problem. Nie możemy czekać jako pacjenci w kolejkach i powinniśmy ten problem, albo Państwo, którzy przy tym stole uczestniczą, ale mówię wszyscy, bo to jest sprawa nas wszystkich, dołożyć należytych starań, a nie opowiadania, że w Narodowym Funduszu jest więcej pieniędzy. To nie ma być, to ma być rozmowa twarda, trudna, męska, ale ma mieć określony kontekst i wynik. Bardzo dziękuję.